Siemano, jestem Lamianek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj standardowo case dropik. No i mamy do wydania 1000 zł aż, a do wydania tych 1000 zł będą nam potrzebne w sumie w dzisiejszym odcinku tylko dwie skrzynki. To będzie spadków cen i nietoperza, bo sobie porównamy event Black Friday z eventem Halloween, który jest jeszcze dostępny dzisiaj i jutro. No i na sam start, jeżeli tutaj jeszcze nie doładowaliście sobie konta, chcecie sobie pootwierać skrzyneczki, to wchodzicie albo przez mojego reflinka na stronę i później tutaj zakładkę doładuj konto. Używacie tutaj kodu Lamianek, klikacie użyj kodu, macie plus 15%, czy jak doładujecie stówkę, dostajecie 115. No i macie bardzo różne tutaj metody płatności, w sumie wszystko chyba jest, czym da się płacić, więc... No, przejdziemy sobie do otwierania skrzynek teraz. Nie, otworzymy sobie może... z 50 spadków cen, czyli to będzie 3,40 razy 50, tutaj wam się wyświetla właśnie kwota tych skrzynek na ekranie i zobaczymy sobie, ile dropniemy z tych 50 skrzynek. No i sobie po prostu porównamy te eventy. No sam start 60 zł tutaj ze spadków cen, czyli 60 zł, a wydaliśmy chyba 17 na tą skrzynkę. Dobra, otwarliśmy 10 skrzynek. 8,66, 15. Zobaczymy. Moim zdaniem, no, event Halloweenowy jest w stanie wygrać, ale zobaczymy, jak to poleci. Tak, no, Halloweenowy, te tańsze skrzynki lepiej leciały niż te spadków cen, ale no to wszystko się okaże zaraz. Bo już mamy 20 skrzynkę spadków cen i dropimy w niej. Co my dropimy? O, taki wingshotik za 20 zł, spoko opcja. 38 dostaliśmy. 25, czyli połowa już mamy. I tutaj tym razem nie jest za dobrze, bo jest tylko 9,48. Dobra, 30 skrzynka już tutaj leci. No teraz mam nadzieję, że coś dobrego poleciało. A leci... no, Moonrise w widmowym odcinku. O kurde. Ciężko będzie przebić takie sobie spadki cen. No ale skrzyneczka jak na 3,40 to bardzo ładnie leci. Dobra, 30-35 chyba jest, nie pogubiłem się. Zaraz zobaczymy sobie w ekwipunku. Czekajcie, w sumie teraz sprawdzę, czy się nie pomyliłem ze znaczącą stronę. 35, tak, 35. Dobra, to teraz 40 poleci spadków cen. I czyli jeszcze tylko dwa kliknięcia nam zostaną, żeby sobie porównać te skrzyneczki. A później oczywiście pójdziemy na upgradera, sobie coś polepszamy, bo upgrader jest nowy na case dropiku. I zobaczymy, co nam poleci. Jakieś auto tam w tle teraz słyszymy. Pozdrawiam. 45. 45 skrzynka. Jakiś czerwony skinek może teraz? No nie tym razem. No, było blisko tutaj. See you later. Tam było jeszcze, nie widziałem, chyba Frontside Misty. Górnymi to jest 50 skrzynka. I zobaczymy sobie, ile dostajemy. No i znowu widmowy mąciciel, więc w takim samym stanie, 47, wydaliśmy 170 zł, a to no, to nawet nie muszę liczyć teraz, tylko już wiem, 170 zł, dostaliśmy 261,56. Dobra, to przejdziemy sobie teraz na te skrzynki, no przecenione sobie są, bo jest Black Friday event. Skrzynki nietoperza, 15 zł za jedno otwarcie, 5 skrzynek. No i lecimy. Tutaj wyświetla nam się kwota, którą wydajemy na te 50 skrzynek jak coś. Kurde, mogłem to sprzedać jednak. Ojejku. Dobra, najwyżej odejmę od tego, co ten 261 chyba tam było. Jakoś tak, nie pamiętam, ale no wszystko w montażu 264. Dobra, bez różnicy już w każdym razie. No po prostu odejmę mniej więcej te 260 i zobaczymy sobie, kto wygrał. I mamy teraz na gorzej na pewno, jest z tej nietoperzy na sam start, ale to jeszcze 40 skrzynek przed nami, więc no dużo czasu. No już prawie Mecha Industries poleciała, ale leci Achmowy Stop z Cyrexa, 61 zł, no to już powoli skrzynia nietoperza odrabia. No teraz taki kartelek, spoko opcja, no trochę tani, bo nie ma Star Trek, ale 20 zł zawsze coś. No,
AWP Phobos, Umbil Moonrise. Te 36 zł, nie wiem ile tych skrzynek już otwarłem, bo się pogubiłem w liczeniu. Chyba to jest 25, zaraz sprawdziłem, czy mam 75 skinów w ekwipunku. Ajajaj, jakby to poleciało. Dobra, zaznaczymy sobie całą stronę w ekwipunku. Zaznacz całą, 80, czyli już otwarłem 30 tych skrzynek. No i tam już było 400 ileś złotych, więc no może się uda przebić, to by musiało być z 520 łącznie, więc zobaczymy. No jakby jakiś czerwony skin poleciał, to na pewno się uda przebić, ale jeszcze tylko 3 kliknięcia, żeby to otworzyć, więc no nie wiem jak to będzie. Dobra, lecimy. I co teraz? No chyba nie, jeszcze 2 kliknięcia, czyli 10 skrzynek. I to na pewno się nie skończy za dobrze, no chyba, że ten czerwony skin poleci. No i chyba moim zdaniem jednak wygra Black Friday, chociaż atomowy stop, nie, no to nic nie da. No chyba, że coś Cox teraz poleci na go. I ostatnie otwarcie tych skrzynek. A, dostajemy sobie... nic. No w sumie pobosi, pobrajsi. No to nie jest tyle warte. I mogę oznajmić, że wygrywa 260. No wygrała event Black Friday, więc no mamy zwycięzcę, na pewno Black Friday wygrało. Teraz sobie poulepszamy te skiny, wydaliśmy ile? 320 zł? Tak, 320 zł sobie wydaliśmy. To może sobie, nie wiem, to zrobię. W sumie wszystko sobie porobimy na razy dwa, to już 15 przedmiotów zaznaczyłem, o kurde. Razy dwa suwenir. Weźmiemy na fast mode te tańsze skiny. Siedzi, więc gituwa. Dobra, weźmy sobie teraz te najtańsze. 6 skiny mogłem w sumie dla was powypłacać, no ale niestety mam tego trade bana, jak już słyszeliście. Więc lipa się dzieje. Ale spokojnie, już za tydzień mi schodzi, to powypłacam skiny. No i niedługo dostanę, w sumie przyjdzie mi nowy telefon. To sobie znowu przed 12h streamem zrestartuję Guarda. dobra, nie siadło. To jeszcze sobie damy na razy dwa na fast modzika. Wszystko ile się da limit. A brawo, okej, się niech będzie. Czy tu jeszcze starczy 15 skinów? Starczy chyba 15 skinów. Ile tutaj mamy? 121. O kurde, też kosę mogę sobie nawet wziąć i nie wezmę jej jednak, dobra. To też sobie w sumie wszystko dam na jedno. Talon? A może co by tu? No dobra. Nie! Dlaczego zawsze o tym zapomnę i 320 zł i nic nie ma. Dobra, to ja bym sobie na sam koniec otworzył jedną skrzynkę z nożami. Ja pierdzielę, zawsze o tym zapomnę. No tak. Jak dodam jeden przedmiot, to od razu ten drugi też się wydaje, a tamten się nie usuwa. Jeszcze mi siadają te badgery. No tak. Dobra, ostatni raz może, chyba że coś dobrego poleci. Tak, żeby otworzyć jeszcze dwie może. No flipik to może będzie coś. 379, to nie jesteśmy jeszcze na dwie, ile muszę mieć na dwie? 720, to jeszcze stówkę bym musiał zarobić, jakaś koza za 460 by musiała polecieć. No co przy małej ilości otwarcia tej skrzynki jest niemożliwe, ale jednak. To jest 460, 422, czyli jeszcze brakuje. Dobra, lecimy dalej z tymi kosami i... Mogło być któreś z tych, ale na to też, nie, no jednak będę narzekał, nieważne. Jednak to było tańsze niż się spodziewałem. I zobaczymy sobie co teraz. No M9 mogła być, ale na Valiant chyba nie da profitu. Brak profitu. Nie, będę tak długo otwierał, aż mi w końcu siądzie, żebym mógł otworzyć jednocześnie i zakończyć odcinek. Tutaj widzę, że 9-10 minut odcinka jest już prawie. No dobra, jak jeszcze raz mi polecą te badgery, to serio kończę, bo po co tracić pieniądze na skrzynkę, jeżeli nic mi dzisiaj z niej nie poleci. Może w jutrzejszym odcinku coś poleci. Dobra, ostatni raz. No to niemożliwe, żeby dwa razy pod rząd, nawet trzy razy pod rząd mi to samo poleciało. No źle to będzie wyglądać, powiem. Więc dostajemy, no dobra, te badgery, więc ja wam dziękuję za oglądanie, no i do usłyszenia jutro, siema.